Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, jak zmotywować się do działania. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! Być może trafiłeś czy trafiłaś na ten film dlatego, bo masz problemy z tym, żeby się zmotywować w ogóle do robienia czegokolwiek. Być może masz problemy, żeby się zmotywować do robienia konkretnych rzeczy, albo być może działasz całkiem nieźle w życiu, ale szukasz czegoś więcej, liczysz na to, że jeden z tych 10 sposobów, które dzisiaj Ci tutaj przekażę, będzie czymś, czego nie znasz i wprowadzisz w swoim życiu i będzie jeszcze lepiej. No więc w tych wszystkich trzech przypadkach jesteś w dobrym miejscu. Lecimy po kolei. Punkt pierwszy. To jest to, że musisz mieć jasno określony cel. To jest absolutna podstawa jakiegokolwiek działania w życiu. Jeśli nie masz określonego celu, tak naprawdę będziesz dryfować. Co więcej, ten twój cel musi być spójny z tobą, spójny z twoimi marzeniami. Musi to być cel, który ty sobie sam wybierasz i on faktycznie da ci szczęście, kiedy go spełnisz i cała droga do tego celu też będzie dla ciebie przyjemna, a nie jakiś cel, który nałożyli na ciebie twoi rodzice na przykład. Wybrali ci, na jaką uczelnię masz iść, jaką masz pracę znaleźć, jaką karierę masz robić, więc to ma być twój cel. To jest bardzo ważne, żeby rozpoznać, czy to jest twój cel, czy czyjś. Kolejna sprawa, ten cel musi być ważny dla ciebie. On musi być taki, który zmieni faktycznie twoje życie. Coś, czego pragniesz naprawdę mocno, żeby mieć tą wewnętrzną motywację, bo w psychologii rozróżniamy na wewnętrzną i zewnętrzną motywację. Więc żeby mieć tą motywację wewnętrzną, która jest najsilniejsza, która działa, jest najskuteczniejsza, to musisz mieć faktycznie cel, którego pragniesz. Czyli twoim celem nie może być to, że jak zarabiasz 5 tysięcy miesięcznie, to zarobisz 300 zł więcej. Bo to nie zmieni twojego życia. No, jedną kolację więcej sobie kupisz. No, więc to nie jest coś, co będzie cię kręcić. Ale jeśli postawisz sobie cel kupić wymarzony dom i on będzie ok, odległy, ale będziesz pragnąć go tak mocno, ułożysz do niego później plan, do czego zaraz też przejdziemy, to ten cel będzie cię faktycznie ciągnąć w górę cały czas. On będzie pozwalać ci, żebyś przeszedł przez wszystkie niepowodzenia, przez jakieś przeciwności losu, poradził sobie z różnymi problemami po drodze. Więc ważne, żeby to był cel wewnętrzny, nie chęć zaimponowania innym ludziom, jakaś chęć tego, żeby się poczuć ważnym, tylko coś, co faktycznie wewnętrznie sprawia, że no aż ciary cię przechodzą. Oczywiście też powinieneś stosować zasady stawiania celów, których uczymy Was w Wyzwaniu 90 dni. Jeśli jeszcze nie odebrałeś sobie pierwszych 3 dni programu, to wejdź na stronę wyzwanie90dni.pl, załóż sobie konto i otrzymasz ode mnie 3 pierwsze dni tego programu za free. Zrób to teraz. No, lecimy dalej. Punkt drugi to jest to, że cel powinien być rozbity na mniejsze. Przeważnie te cele, które są ważne w naszym życiu, one będą długotrwałe, czyli nie będą do załatwienia w 2 dni, tylko raczej w 2 lata, albo 20 lat, albo wiele miesięcy. Więc ten duży cel, który faktycznie będzie cię kręcić, jarać, sprawiać, że wstajesz rano i po prostu wyskakujesz z łóżka, bo chcesz działać. Ja tak na przykład teraz mam, piszę doktorat aktualnie, już złapałem, o co w tym wszystkim chodzi i mam tak, że no dzisiaj na przykład jak wstałem, to pierwsze co zrobiłem, nawet rano, nie poszedłem na trening, tylko otworzyłem kompa i zacząłem pisać, bo mnie to jara, bo mnie to kręci. Więc to ma być coś takiego, tylko popatrz, ten cel twój powinien być rozbity na mniejsze. Ja postawiłem sobie cel w tym roku, żeby zrzucić 20 kg. I robię to w ten sposób, że chudnę 0,5 kg tygodniowo, czyli 2 kilo miesięcznie. I teraz tak, 20 kg to jest dużo, to może przerażać kogoś i tak dalej, nie? Taka liczba, no nie jest to łatwe, żeby tyle zrzucić. Ale jeśli ja sobie to dzielę, że okej, dany miesiąc, mnie interesuje teraz ten miesiąc, mnie interesuje ten czerwiec, żebym w czerwcu średnio 2 kilo zrzucił po prostu, nie? Więc dzielę sobie to na mniejsze kawałki, co sprawia, że wtedy te mniejsze kawałki dla mojego mózgu są osiągalne, są bliskie, realistyczne i on widzi efekty cały czas. Mogę równocześnie monitorować, nie? Dzięki temu. Mogę sprawdzać, jakbym miał 20 kg, no to kurczę, może minęłoby 8 miesięcy i nic by się nie stało i nie wiedziałbym, jak to sprawdzić. Natomiast jak sobie to podzielę na kawałki, to jestem w stanie monitorować wręcz co tydzień po prostu, czy idę w dobrą stronę, czy trzeba coś skorygować, czy nie. Kolejna sprawa, to jest popatrz, tak samo jak piszę doktorat. To doktorat mój no pewnie będzie miał ze 100 stron. 100 stron pisanych naukowym językiem, każde zdanie musi mieć poparcie w jakichś badaniach naukowych. To nie jest łatwa sprawa. Ale jeśli ja sobie to podzielę właśnie, że ustalam dzisiaj, okej, że w tym miesiącu chcę napisać na przykład 40 stron, i dzisiaj chcę napisać na przykład 4 strony, to jest dla mnie osiągalne. To jest coś, co mogę zrobić, zakończyć dzisiaj, nagrodzić się za to, do czego też przejdziemy i iść dalej, nie? Więc trzeba cel rozbić na mniejsze kawałki, żeby ułożyć sobie plan. Wtedy tworzy się plan pewien, cele cząstkowe i wszystko ma ręce i nogi. Uczymy Was tego w Wyzwaniu 90 dni w sposób mistrzowski. Punkt trzeci to jest to, że nie możesz mieć w sobie konfliktów wewnętrznych związanych z tym celem. Co to są konflikty wewnętrzne? W psychologii nazywa się to również dysonansem poznawczym. To jest taka sytuacja, w której
której z jednej strony czegoś chcesz, a z drugiej strony tego nie chcesz. To jest tak, jak na przykład ludzie, niektórzy, mają zakorzenione przekonania gdzieś głęboko w swojej podświadomości, że pieniądze są złe, że bogaci ludzie są zły, że w Polsce nie da się zarobić pieniędzy, bo każdy bogaty to oszust i złodziej. Ale równocześnie sami chcieliby mieć te pieniądze, no bo chcieliby mieć lepszy samochód, większe mieszkanie, jeździć na lepsze wakacje, zapewnić bezpieczeństwo dla swojej rodziny, nie martwić się i nie stresować się tym, że idzie inflacja i tak dalej, nie? I wtedy mają w głowie właśnie taki konflikt wewnętrzny, który sprawia, że oni cały czas robią krok do przodu, krok do tyłu, krok do przodu, dwa kroki do tyłu, dwa kroki do przodu, dwa kroki do tyłu. Czyli może potańczą sobie, ale nigdzie nie dojdą. Więc trzeba zidentyfikować właśnie te konflikty wewnętrzne, usunąć je i dopiero wtedy tak naprawdę możesz się odblokować i ten cel wtedy przychodzi naprawdę gładko. Naprawdę gładko. Kiedy usuniesz blokady w swojej głowie, które dotychczas sabotowały twoje działania, to cel przychodzi gładko. Ja ci powiem, popatrz się. Ja w swoim życiu miałem zawsze problemy z wagą. Chudłem w swoim życiu ze 20 razy już i za każdym razem miałem efekt jojo. Pozdrowienia dla Winiego. I miałem ten efekt jojo. Czyli schudłem 10 kilo, za rok na przykład ważyłem 15 kilo więcej. Ale dlaczego tak się działo? No, po pierwsze, miałem problemy hormonalne, które dopiero rok temu, no nie rok temu nawet, ale parę miesięcy temu zidentyfikowałem, rozwiązałem i teraz już jest dobrze. Natomiast tak samo ta dieta po prostu, na której byłem, odbierała mi smak życia, bo ja lubię napić się piwa, ja lubię ser żółty jeść, lubię jeść salami i tak dalej. Po prostu lubię i nie mam zamiaru nigdy w życiu rezygnować z tych rzeczy. Więc na diecie czułem się po prostu, że mi coś odbiera, a później no hulaj dusza, piekła nie ma, nie? I w momencie, kiedy znalazłem, rozwiązałem problemy hormonalne, czyli no konflikt wewnętrzny w moim organizmie, który istniał w środku, biologiczny, ale równocześnie tak samo znalazłem pewien sposób, styl życia, który mi odpowiada, w którym nie dość, że chudnę, zdrowo się odżywiam, moje zdrowie się poprawiło znakomicie, mam doskonałą kondycję i formę, to mogę sobie pozwolić, żeby napić się raz czy dwa razy w tygodniu, na przykład wypić szampana butelkę, czy wypić sobie dwa piwka, czy coś takiego, czy zjeść sobie na przykład jakieś nie do końca zdrowe jedzenie, bo zachowuje ten balans. Znalazłem po prostu doskonały balans. Więc taki balans właśnie trzeba znaleźć. I dzięki temu wyeliminowałem konflikty te wewnętrzne. Bo taki sposób żywienia, jaki mam teraz, mogę utrzymać do końca życia i nic mi nie będzie brakować. Punkt czwarty to jest to, żeby oprzeć swój cel o odpowiednie nawyki. Ostatnio robiłem dla was webinar właśnie o nawykach. Co więcej, nagrałem fajny film właśnie tydzień wcześniej o dwóch nawykach Wima Hofa, które wam polecam zobaczyć. Zobacz sobie ten film tutaj na kanale, był publikowany tydzień przed tym filmem. Natomiast właśnie, nawyki bardzo pomagają, ponieważ zwłaszcza jeśli masz długoterminowy cel, to nie zawsze widać efekty tego celu. No właśnie, jak trenujesz, chcesz schudnąć, chcesz poprawić swoje zdrowie, chcesz zarobić duże pieniądze, to nie zawsze widzisz z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na tydzień, z miesiąca na miesiąc te efekty, nie? Czasem coś wręcz idzie w drugą stronę. I teraz, żeby właśnie się nie demotywować, żeby nie opierać tylko i wyłącznie swojego sukcesu o to, czy ci się chce, czy ci się nie chce, czy danego dnia masz motywację, a czy go jej nie masz, to musisz wyrobić sobie dobre nawyki. To jest najlepsze, co można zrobić. Nawet proste nawyki, małe nawyki, które robisz każdego dnia, mają dużo większą siłę niż wielki nawyk, czy jakaś wielka czynność, którą zrobiłbyś raz na miesiąc. Więc te drobne nawyki, na przykład nawyk porannego treningu. Ja mam taki, że zawsze startuję, chyba że no, złapię zajawkę i piszę doktorat, ale treningi tak po tym doktoracie zrobiłem, nie? Więc na przykład nawyk porannego treningu. Nawyk mam taki, że najpierw praca, później zabawa. Czyli na przykład jak wieczorem mam sobie chęć właśnie, żeby strzelić dwa piwka, zjeść sobie jakieś tam kanapeczki, pieczywo czosnkowe z salami i serem żółtym roztopionym, to zaplanuję sobie, wczoraj na przykład taki dzień miałem, no to zaplanowałem sobie, że okej, napisać 5 stron doktoratu, napisać scenariusze dwóch filmów, zmontować dla was dwa filmy, oprócz tego jeszcze tam przygotować jakieś wiadomości i tego typu rzeczy porobić i dopiero jak te rzeczy zrobiłem, to mogłem pozwolić sobie właśnie na przyjemności. Czyli dobry nawyk, który już od dawna mam, od wielu, wielu lat, który jest jednym z najważniejszych nawyków, jakie wytworzyłem w życiu, to właśnie taki. Najpierw praca, potem zabawa. Kolejna rzecz, to punkt piąty. Zbuduj osobowość związaną z twoim celem. Czyli zacznij siebie postrzegać jako człowieka, który ten cel realizuje, a wręcz już nawet zrealizował. Czyli w momencie, kiedy ja piszę doktorat, ja postrzegam siebie samego nie jako żółtodzioba, co pierwszą piszę poważną pracę naukową, tylko postrzegam siebie jako naukowca. No bo doktorat to już jest najwyższy poziom naukowy na świecie, jaki można osiągnąć, więc postrzegam siebie jako naukowca. W momencie, kiedy na przykład idę na trening, to postrzegam siebie jako zdrowego człowieka ze wspaniałą formą i kondycją. W ten sposób patrzę na siebie. Jeśli chcę zadbać na przykład o relacje z moją żoną, to postrzegam siebie jako wspaniałego męża.
te rzeczy, o których teraz ci mówię, to są role w życiu, które sobie budujemy. A koniecznie możesz je zbudować właśnie w 5. dniu wyzwania 90 dni. Tam uczymy was właśnie, jak zidentyfikować te role, ustalić je i co więcej, stuningować, żeby naprawdę cię mocno do działania nakręcały. A właśnie, zanim przejdziemy do następnego punktu, to chcę gorąco zaprosić Cię na darmowe szkolenie, które poprowadzę dla Was już w najbliższą niedzielę o godzinie 10. Będzie to szkolenie na temat tego, jak zbudować potężną, odporną na wszystko pewność siebie. Jeśli chcesz poprawić swoją samoocenę, jeśli chcesz być człowiekiem asertywnym, który podejmuje odważne decyzje, pewnym siebie, znającym swoją wartość, to szkolenie jest dla Ciebie. Zwłaszcza, że jest bezpłatne przez internet. Bardzo łatwo, wystarczy w nim wziąć udział. W niedzielę o 10:00 ustaw sobie przypomnienie w telefonie i zapisz się koniecznie, zarejestruj się. Tylko trzeba się zarejestrować. Pod tym filmem, w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu masz linka. wyzwanie90dni.pl/webinar. Skorzystaj z tego i dopiero wtedy słuchaj punktu 6. A punkt 6 to jest to, żebyś traktował swoje wymówki jak wyzwania. Czyli w momencie, kiedy ci się nie chce, kiedy twój umysł zaczyna cię trikować, zaczyna cię robić w konia, wymyślać jakieś wymówki. Dzisiaj się coś czuje słabo, to może nie pójdziesz na trening, no dzisiaj może nie zrobisz tego czy tamtego, nie? W momencie, kiedy mózg po prostu cię troluje, to potraktuj to jako wyzwanie na zasadzie takiej. Jeśli ja dzisiaj pokonam tą wymówkę, to stanę się troszeczkę silniejszym człowiekiem. W ten sposób budujesz samodyscyplinę, budujesz to, że twój mózg podąża za tym, gdzie ty chcesz. Małymi krokami każdego dnia, każda jedna mała rzecz, każdy jeden mały element, jeśli go pokonasz, to jesteś troszeczkę silniejszy i w ten sposób, jeśli budujesz to w długim czasie, no to działa. A druga rzecz jest taka, żebyś analizował swoje wymówki, bo bardzo często wystarczy się zastanowić chwilę nad tą wymówką, żeby ją całkowicie rozłożyć na łopatki. Na przykład, czy aby na pewno nie mam dzisiaj siły czy czasu? Czy jakby ktoś bliski był w niebezpieczeństwie, jego życie zależało od tego, czy ja pójdę na trening, czy ja na przykład nie kupię sobie czegoś, żeby zaoszczędzić jakąś kasę, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, które związane będą z twoimi celami, to czy ja bym to mógł wtedy zrobić? No i wtedy się okazuje, tak, jesteś w stanie to zrobić. No to dzisiaj to zrób to też. Nie czekaj na to, aż ktoś bliski będzie w niebezpieczeństwie. Nie? W ten sposób po prostu rozwal swój umysł na łopatki. Kolejna rzecz to jest wybaczaj sobie potknięcia. Punkt 7. Wybaczaj sobie momenty, kiedy nie podążasz za swoim celem. Bo nie jesteś idealny. Ja nie jestem idealny. Nikt na tej ziemi nie jest idealny. Wszyscy mamy swoje wady, wszyscy mamy gorsze dni, gorsze okresy jakieś i trzeba to w 100% zaakceptować. Pokochać siebie takim, jakim jesteś. Więc po pierwsze, nie pozwól, żeby te błędy czy jakieś potknięcia, porażki, żeby zmieniły to, jak sam siebie postrzegasz. To, że dzisiaj nie poszedłeś na trening, bo faktycznie czułeś się słabo czy coś, no nawaliłeś powiedzmy, nie wykonałeś swojego planu. Ale to nie znaczy, że jesteś gorszym człowiekiem. To znaczy po prostu, że następnym razem spróbujesz poradzić sobie z tego typu sytuacją. Kolejna rzecz to jest to, że patrz na średnią tego, co robisz. Ja na przykład, kiedy właśnie zrzucam kilogramy, to patrzę sobie na średnią z 7 dni. Bo danego dnia, no to kurczę, czasem wiesz, zjesz coś więcej, napijesz się wody, innego dnia się wypocisz czy coś i ta waga się może zmieniać 2-3 kilo nawet w górę, w dół z dnia na dzień, nie? Więc patrzę na średnią. Jak na przykład z doktoratem tak samo, to też patrzę na średnią w danym tygodniu. Bo jednego dnia napiszę może tylko 2 strony, albo nie napiszę nic, a drugiego dnia nadrobię i napiszę 10 stron. To dalej jest dobrze, prawda? Więc patrz na średnią raczej. Kolejna rzecz to jest to, żebyś wyciągał wnioski. Wyciągaj wnioski, popatrz się. Staraj się usunąć sobie sam powody tych potknięć. Na przykład jeśli masz problemy z oszczędzaniem kasy, bo wydajesz na pierdoły, no kupujesz cały czas jakieś rzeczy. A dlaczego wydajesz? Bo dostajesz powiadomienia na przykład z Allegro, czy z AliExpressu, czy z jakiejś innej strony, która ci wystawia cały czas produkty, którymi możesz być zainteresowany. AliExpress, ja założyłem konto, codziennie wysyłają 2 maile przynajmniej do mnie. I wysyłają mi coś, czym mogę być zainteresowany. No to wiadomo, wtedy to triggeruje twoje zakupy. Więc wypisz się z tych list, wręcz zamknij swoje konto nawet. No konta to aż nie trzeba zamykać, ale wypisz się z tych list. Wyeliminuj po prostu jakieś rzeczy, które powodują, że nie trzymasz się swojego własnego planu. To zobaczysz, tych potknięć wtedy będzie mniej. Na przykład jeśli rano, zamiast iść na trening, to siadasz na telefonie i tak cię ten telefon wciąga, bo on jest tak zbudowany w przeglądaniu Facebooka, TikToka i wiadomości, że siedzisz półtorej godziny i później już musisz lecieć do pracy na przykład i zamiast treningu, to weź ten telefon w ogóle w innym pokoju zostaw na noc. Nie sięgaj po niego, zanim nie zrobisz treningu. Zobaczysz, będzie łatwiej. Czyli zbuduj sobie środowisko, które będzie sprzyjające twoim celom. Kolejna sprawa to jest to,
żebyś znalazł jakiś wzór do naśladowania. Kogoś, kto może być dla ciebie autorytetem w danej sprawie. Ja wiem, że ciężko jest znaleźć osobę, która by była idealnym autorytetem we wszystkim. Ja dalej szukam. 38, no już prawie 9 lat mam i dalej szukam. Natomiast w pewnych sprawach można znaleźć. Na przykład dla mnie zawsze takim idolem niedoścignionym jest Arnold Schwarzenegger. Oczywiście nigdy nie będę jak on wyglądać, bo musiałbym pakować w siebie ogromne ilości sterydów, nie? Żeby on nawet też poza sterydami to nie wyglądał tak, jak wyglądał na tam najlepszych swoich turniejach. Natomiast on jest dla mnie autorytetem, jeśli chodzi o trening, jeśli chodzi o jego podejście do treningów, jeśli chodzi, wiadomo, o sylwetkę i tak dalej, to jest mistrz, najlepszy kiedykolwiek. I teraz, jak nie chce ci się iść na trening, to zastanów się, czy Arnoldowi kiedykolwiek się nie chciało. Czy on by sobie pozwolił na to, żeby nie pójść na jeden trening. No i automatycznie wyobraź sobie wręcz, że przed tobą stoi Arnold, jest twoim trenerem, ty mu mówisz, że nie chce mi się iść na trening, a on wypłaca ci takiego splaskacza po prostu w pyzgi, mówi, dawaj tutaj już na hantle i sztangi i nie denerwuj mnie. No i działa. Kolejna rzecz, to jest tak samo, możesz tych osób, autorytetów w danej dziedzinie słuchać ich wywiadów z nimi, ich autobiografii, żeby spróbować wyczaić ich sposób myślenia. To jak oni myślą. W tego typu wywiadach, w historiach, w biografiach jest bardzo dużo wskazówek, które pokazują, jaki oni mieli mindset, tak zwany po angielsku, czyli właśnie, no, jaki mieli sposób myślenia w danym jakimś obszarze. To bardzo pomaga. Kolejna rzecz, punkt 9. Wizualizuj. Wizualizację, czyli wyobrażanie sobie to, że już osiągnąłeś dany cel, albo to, jak go osiągasz i ci się udaje. To jest bardzo ważna rzecz. Ja pamiętam, kiedy kilka lat temu przygotowywałem się do zrobienia Ironmana 70.3. Było to ogromne wyzwanie dla mnie, bo nie jestem człowiekiem postury triatlonisty, nie umiałem w dodatku pływać, nie umiałem jeździć na rowerze za bardzo, mówię o jeździe takiej, że robisz 90 km w 3 godziny i no, z bieganiem tam jeszcze bym sobie poradził, ale nie miałem o tym pojęcia. Ale przygotowując się do tego i przechodząc przez kolejne kryzysy, ja cały czas wyobrażałem sobie każdego dnia moment przejścia przez metę, moment, kiedy mi się uda, kiedy osiągnę coś, co wydawało mi się absolutnie niemożliwe. Pokonam swoje ogromne ograniczenia. I to trzymało mnie, to zbudowało w mojej głowie tak silną chęć, żeby przez tą metę przejść, no, że prawie 2 lata pracowałem nad tym Ironmanem i w końcu się udało. To samo na przykład widziałem ostatnio w wywiadzie na kanale sportowym na przykład Marcin Banot, czyli BNT, nasz tutaj bohater, który się wspina na największe budynki świata, to on to samo powiedział, że on też wyobraża sobie, dla niego ważny jest ten trening właśnie w głowie, wyobraża sobie, jak stoi na górze, jak wchodzi po tej ścianie i tak dalej, że to bardzo mu pomaga później osiągnąć spokój na tej ścianie, więc wiele osób to stosuje, w zasadzie sportowcy zawodowi to wszyscy to stosują, mają swoich trenerów od tego typu spraw. Było nawet fajny eksperyment, to już bardzo dawno temu, ja już kilkanaście lat temu o nim czytałem, kiedy właśnie przeprowadzono badania naukowe i były 3 grupy, podzielono koszykarzy tam uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych na 3 grupy. Jedna była taka, która trenowała ileś tam razy w tygodniu, druga była taka, która trenowała, ale tylko w swojej głowie, czyli nie dotykali nawet piłki, po prostu przez godzinę 3 razy w tygodniu wyobrażali sobie, że rzucają piłkę i trafiają do kosza. I była trzecia grupa, która nie robiła nic. No i okazało się, że ta, co nie robiła nic, no to kondycja im spadła. Ci, którzy wrzucali piłkę do kosza i faktycznie grali, no to mieli jakiś tam wzrost, a ci, którzy sobie wyobrażali, nawet mieli większy wzrost umiejętności i celności niż ci, co faktycznie grali. Także bardzo fajnie jest to udowodnione w badaniach naukowych. No i ostatnia rzecz, to jest to, żebyś zadbał czy zadbała o swoje zdrowie. Bo w zdrowym ciele zdrowy duch. I żeby tobie się chciało, żebyś miał energię, taką jak widzisz u mnie tutaj energię każdego dnia, to trzeba dbać o to zdrowie, pielęgnować je. W skrócie. Dobre żarcie, zdrowe żarcie po prostu, w miarę zdrowe, to nie musi być idealne, nikt nie jest w stanie, no są może ludzie, co są w stanie wytrzymać na samej sałacie i warzywach, ale myślę, że większość z Was nie chce takiego stylu życia, ale zaplanuj sobie na przykład, że 80%, 70% to są zdrowe rzeczy, 20-30% to są te niezdrowe i już to będzie naprawdę duży sukces. Kolejna rzecz, dobry sen, mega ważny i o aktywność fizyczną i psychiczną. Ja jak się nie wyśpię, po prostu jestem dętka. Nie jestem w stanie ani dobrego treningu zrobić, ani nic mądrego wymyśleć przez cały dzień. Więc dobry sen, zdrowy, regularny sen, brak stresu. Z brak stresu to jest bardzo ważna rzecz. Trzeba się przestać stresować. Nagrałem dla Was tu, nagrywam cały czas mnóstwo filmów, jak sobie z tym poradzić. Kolejna sprawa, poukładane życie, czyli brak jakichś spraw, które się ciągną po prostu, konfliktów z ludźmi, które ciągną się tygodniami, miesiącami czy latami. To też można wyeliminować. Codzienny trening właśnie, żeby ten układ krwionośny, nerwowy, odpornościowy, wszystkie twoje układy dobrze były przepłukane każdego dnia, wyćwiczone, wyruszane.
Seks tu jest też bardzo pomocny. No i ostatnia rzecz, to jest dobre oddychanie, żeby właśnie dotleniać swój organizm każdego dnia. Metoda Wim Hofa bardzo fajna w tym kierunku. Mówiłem o tym tydzień temu też na filmie. No, także mam nadzieję, że ten film jest dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, wbij łapę w górę, bardzo proszę. Oprócz tego subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Zaznacz sobie taki dzwoneczek, bo wrzucam takich filmów masę dla Was. Tutaj robię transmisję na żywo, więc żeby nie uciekały Ci tego typu ważne rzeczy. No i widzimy się w niedzielę na tym szkoleniu na temat pewności siebie. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!